Siemaneczko, Maneczko kowalski kanał Ruszkodem. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Narzędziowe Tips and Tricks. Dzisiaj pokażę, jak w sposób efektywny wyszukiwać klas i plików. Link do repozytorium, jak zawsze w opisie. OK, chcemy znaleźć jakąś klasę. Jak to robimy? Najpierw taki róż myszką style, czyli na przykład chcemy znaleźć klasę String. Wchodzimy do external libraries. Java14, JavaBase, Java, Lang i skrolujemy do klasy. To S, jest S, jest klasa String, znaleźliśmy. Natomiast to rozwiązanie nie było efektywne, więc myślę, że można to zrobić lepiej. I zaraz Wam pokażę, jak. Taki pół rusz myszką Style to jest to, że oczywiście jesteśmy znowu w klasie Intro, wchodzimy w zakładkę Project i zamiast. Skrolować do klasy String, możemy ją po prostu wyszukać. Mamy klasę String, której szukaliśmy. Natomiast możemy też to zrobić w, ze swoimi klasami, czyli otworzyć tu. I powiedzmy, że mamy jakąś klasę request. Też jeżeli wpiszę request, to jestem w klasach, które to słowo request w swojej nazwie mają. I mogę strzałką w i w górę po tych klasach się przemieszczać. Natomiast jeżeli napiszę teraz klasa String, to jest problem. Nie mogę jej znaleźć, ponieważ drzewko zostało zamknięte. Zsunąłem całe, całe drzewko. Więc to jest problem takiego wyszukiwania, bo musiałbym mieć wtedy otwarte całe to drzewko i tak naprawdę wszystkie, jeżeli chciałbym używać, szukać jakiś klas w Java. Więc to rozwiązanie nie jest w pełni, w pełni efektywne. Więc przejdźmy do takiego najbardziej efektywnego rozwiązania. Takiego kodem style, więc tak naprawdę zakłada, zamykamy zakładkę projekt, Ona mi nie będzie w ogóle potrzebna. I. Um, Używamy skrótów klawiszowych. W tym przypadku używamy skrótu Komando. Jak widzicie, wszystkie skróty będą się wyświetlać na dole. Dla Maca jest to, jeszcze raz, dla Maca jest to Komando, dla Windowsa jest to Ctrl N. Więc jeżeli będę coś naciskał, to będzie mi się to wyświetlało na dole i będziecie mogli zobaczyć, jaki to jest skrót na Waszym systemie operacyjnym. Więc jeszcze raz Komando i mogę wyszukiwać klas w moim projekcie. Na przykład mam taką klasę Hot High School Chick i po naciśnięciu Enter. Znalazłem się w tej klasie, której, którą szukałem. Mam też klasę Brad Pitt. Brad Pitt. I do tej klasy też mogę wejść. To wersja damska. I taką klasę też mogę znaleźć. Okej, okay, to było klasy. Natomiast jakbym chciał wyszukać jakiegoś pliku. Na przykład test.txt. Zobaczcie, że nie wyszukuje mi takiego, takiego pliku. Natomiast... Mamy inne zakładki, na przykład mamy zakładkę Files. Jeżeli nacisnę Tab, to przechodzę do zakładki Files i ten plik test.txt zostaje znaleziony. Hmm, oczywiście nie muszę wchodzić najpierw do klasy, z potem klikać Tab i wyszukiwać tego pliku. IntelliJ ma dedykowany skrót do tego, więc mogę nacisnąć Command-Shift-O i już jestem w zakładce Files. Zobaczmy, czy jeżeli bym wyszukał mojej klasy, której chciałbym, Hot High School, czy, czy znajdę. Oczywiście, że ją znajdę, yy, także w zakładce Files. Więc zachęcam Cię do tego, aby używać tylko zakładki files, ponieważ ona zawiera wszystkie pliki w projekcie i zazwyczaj tych plików nieklasowych, czyli plików, którzy nie są klasami, jest dużo mniej i tak naprawdę wyszukujemy głównie klas, ale, a dzięki temu zapamiętujemy tylko jeden skrót klawiszowy. OK, a spróbujmy teraz wyszukać klasy string. Dobra, klasa string. Dobra, znalazł mi, wejdę, ale poczekaj to nie jest klasa string, której, którą szukałem. Ta klasa string jest w, w pakiecie .pl, róż kodem, tip, search, something, string. Więc to nie jest klasa, której szukałem. To jak znaleźć, jak znaleźć klasę string? Zobaczcie, że mam tutaj zakładkę project files. I mm, nie jestem deweloperem Java, więc nie tworzyłem Java, więc ta klasa string nie jest w moim projekcie. Ona jest w zewnętrznym źródle. Więc jeżeli napiszę, kliknę all places, to zobaczcie, że automatycznie Wyszukał klasę string z Java. Więc jest to bardzo fajne. Natomiast problem jest taki, że znowu muszę gdzieś tu klikać myszką. I to nie jest prawda. Nie muszę klikać myszką, mogę powielić ten skrót, którym tutaj wszedłem. Czyli do files wchodziliśmy Command Shift O. Jeżeli powielę ten skrót, to zobaczcie, że mi się zmienia na all places. I teraz project files, all places. Project files, all places. Natomiast jeżeli wpiszę integer to zobaczcie, że automatycznie wpisałem integer i automatycznie przełączył mi z project files na all places. Dlaczego? Dlatego, że klasa string została znaleziona w moim projekcie, a klasy integer w moim projekcie nie mam. Więc automatycznie IntelliJ zmienił mi z klasy, z miejsca project files na all places. Więc nie zawsze trzeba to przełączać, ale um, czasami, można, um, czasami może to być utrudnione, jak w tym naszym przypadku string, więc trzeba pamiętać, powielony Command Shift O i jesteśmy w, przełączamy się między tymi zakładkami. Ok, ale zobaczcie, że jak wpisuję na przykład HUD, albo cokolwiek, albo HIT, czyli coś, naciskamy przyciski, które są blisko Hot, High, Scubchik, to nie wyszukuje mi mojej klasy i może to prowadzić do pewnych frustracji. Więc w IntelliJ możemy wykorzystać trochę inną opcję czyli szukać pod hot, hot high school chick. i zobaczcie że wyszukało mi ok skrót, zmieniłem do project files i zobaczcie że wyszukało mi po samych dużych literach i to jest fajne bo w Java'ie konwencja jest taka żeby używać, żeby używać tylko dużych liter a więc możemy od, automatycznie znaleźć klasy których których chcemy i możemy do niej, do niej wejść to samo dla brat bit zachęcam żeby się tym pobawić popatrzeć kiedy działa bo na przykład jak zrobię school chick, czyli dam samą końcówkę, to również to działa. Czyli nie muszę wpisywać całego, na przykład jakbym miał hot primary school Chic, to też bym znalazł, znalazł tą klasę. Więc czasami zapamiętujemy samą końcówkę, same duże litery końcówki i już jesteśmy w stanie wyszukać tych klas. Jest to bardzo pomocne. Intelligent jest w tej kwestii powiedzmy, że inteligentny, więc jeżeli jest inteligentny, to żal tego nie wykorzystać. Także zachęcam do pobawienia się tą opcją. Dobra, czasami jeszcze mamy coś takiego jak powielone klasy, czyli authorization request mam dwa razy w katalogu search i katalogu duplicate. Jeżeli chciałbym wyświetlić tylko na przykład requesty z katalogu duplicate, to biorę, do, to wpisuję duplicate jako katalog i automatycznie wyszukuję mi w katalogu duplicate authorization request. Jest to pomocne, oczywiście tu trochę nie działa tak jak w innym przypadku, czyli AR tu już nie zadziała, ale jeżeli wiemy dokładnie, jakiego katalogu się spodziewamy, do jakiego katalogu chcemy przejść, to możemy tego użyć. Dodatkowo, jeżeli kliknę na ten katalog, to on automatycznie utworzy mi, otworzy mi się w, zakładkę, w zakładce Project. E, więc to jest też użyteczne. OK, mamy, mamy mało czasu, więc e, ostatnia rzecz, e, która już w ogóle e, rozsadzi głowę, to e, to, że możemy wchodzić do konkretnej linii danej klasy, czyli jak piszę, hot, high school, chick. 69. to jestem w konkretnej linii, którą chciałbym szukać. Więc jeżeli, jeżeli wyświetli nam się stack trace i powie, że exception poleciał w tej linii, to możemy wpisać Brad Pitt 60 i wiemy już dokładnie, w którym miejscu to, to poleciało. To menu jest tak rozbudowane, a chcę, żebyś zapamiętał wszystkie skróty, więc to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Resztę pokażę w następnym odcinku. Link do repozytorium, jak zawsze w opisie. Pozdro, poćwicz i słyszymy się za tydzień. Siema!